Nie wiem, czym była ta podróż. W trakcie zobaczyłam jedną ze stacji drogi krzyżowej. Stado wilków. Sama stałam się wilkiem. Biegłam między samochodami i autostradą. Przez chwilę byłam w piwnicy w Jekaterynburgu z carską rodziną. Ktoś strzelił mi w tył głowy. Potem stałam się kimś innym, jakby ktoś wszedł w moje ciało. Teraz byłam kochanką 12 braci łabędzi. Ktoś uderzał i roztrzaskiwał ich złoty pancerz na piersiach. Potem opuściła mnie dusza, byłam cieniem bez ciała. Ścigana przez ognistego konia miotał czarne iskry. Potem zobaczyłam piekło, pola płomieni. Ale to nie był ogień. Coś, co imitowało płomienie. Jakaś inna materia niż ogień. Czerwień, jak krew zmieszana z gromem. Potem łzy zamarzały na moich policzkach. Uciekłam na inną planetę. Pod jednorogim kamieniem znalazłam kryjówkę. Mówiąc do matki, chodź, tutaj umrzemy. Ściągałam z twarzy krople lodu i znów byłam wilkiem. Potem jeden grosz przyłożyłam do twarzy, wypalił na niej bliznę. Blizna miała śmiercionośne imię ognia. Błękit płakał i pisał za mnie wiersze. Potem ktoś mnie zgwałcił. Sperma jak oddział zbrojny najeźdźców. Miała gorzki smak metalu. Szukałam księżyca, by mi pomógł. Potem czas się cofnął. Słyszałam sygnał karetki pogotowia. Tą, która jechała do mnie, gdy wpadłam pod samochód. W trakcie pojawił się upadający Chrystus na błotnistym zboczu. Potem przez chwilę byłam Judaszem. Kupiłam sobie kawę za 30 zł. Potem przestrzeń zatrzymała się w miejscu, choć byłam w drodze. O północy stukałam w drzwi kościoła, ale drzwi były nieme, jak posągi i figury świętych. Kościół jak ości zjedzonej ryby. Święte figury ożyły i mówiły: teraz jemy ludzkie serca. Matka krzyczała do świętych figur: zostawcie moją córkę. Potem gdzieś się przeniosłam. Borowc, Dante, Leonardo. Rozmawiali o nanotechnologii, napędach rakiet kosmicznych i najnowszych trendach w modzie. Potem spotkałam kobietę Sfinksa i wojowników z filmu Gwiezdne Wojny. Potem ktoś wbudował w moje ciało czerwony kryształ. Lodowatej wrzące było jednym.